No, cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii The Last of Us. Z tego co kojarzę, to jest 23. Otwórz nam bramę! 23 odcinek, tak więc nic innego mi nie pozostaje, jak przed otwarciem bramy zaprosić was na kolejne przygody Joela i Ellie. No i okej, lecimy z tykoksem. Tutaj trzeba otworzyć bramę. Ale nie łot... Co ten wózek, to otworzymy bramę. Okej. Już. Tutaj musimy wziąć chyba kawałek tego kabla, nie? No właśnie. Przesuń wózek, to otworzymy bramę. No właśnie, też trzeba wziąć wózeczek. No i co teraz? Mhm. Tutaj są włączniki, o, tak ma być, o. No i co? No właśnie. Czyli z automatu trzeba było podjechać, wszystko się zadziało z automata. Saratatata, dobra, i teraz co? Co się stanie, gdy odpalę? Mhm, tutaj trzeba chyba zamienić na co? Na nic lepszego. Na to. Y. No, dawaj. Y. Dobra, bang. Bang. O, jeszcze raz. Bang. 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 Tak, spróbujmy bramę. No i otwieramy bramę, kurde, jest, poszło. Jak garażówka. Chodź ze mną. Kallus. Szybko. Myślisz, że to świetliki? Nie. To już wszystko pozbierałem. Czemu zarażeni mieliby być tak blisko laboratorium? Stamtąd wyszliśmy. Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo. Tak, bardzo możliwe. Dziwne to światło. Bardzo dziwne to światło. No i dobra, i klikamy A. Ciach. I już jesteśmy na miejscu. Zero strażników. Pusto. Tak, myślałem, że kogoś już spotkamy. Chodźmy do środka. Nikt o to nie dba. Trawa wszędzie. Dobra, tutaj to już nie ma sensu. Tutaj trzeba pochodzić, popatrzeć, pobadać. W takich namiotach na pewno coś jest. Ciach, 10 śrubek. Śrubków nawet rzekłbym. Medyczne rzeczy tutaj mamy. Też również. Byłeś tu kiedykolwiek? Co, uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? Bo urodziła się Sara. Byłeś żonaty? Przez chwilę. Co się stało? Okej. Zbyt wiele? Zbyt wiele. Żona umarła. Dużo śrubek. A właśnie, tak a propos, oczywiście, 15% buforowania, tak? No to jest standard, po prostu całą grę przejdę na chrupkach. Bo gra chrupie. Wiecie, jak w tym memie z błędnym kołem. Gdy mama kupi świeży chleb, każe dojeść ten stary. Zanim dojecie ten stary, to ten świeży robi się już stary. No i tak cały czas żrecie stary chleb. Czy znajdziemy jakiegoś żywego świetlika? Na razie sami... Miejmy nadzieję. Martwi, Erik. Erik o... o... co? Griggs. O, śrubki. Dużo śrubek. Tak dużo. Mhm, tutaj to nie ma co, tylko 20, tak? A śrubek mamy już 123, no to już z tego można by było coś fajnego zrobić. Tu już nic nie będzie. Chyba, że będzie.
Tryb na słuchu jest na maksa. No dobra. Skakuj na koniec. Ja. Tutaj jeszcze tylko nie przeszedł, nie przejszłem tamtego kawałka. Tutaj byłem, były śrubki. Tutaj też coś jest. To może być coś lepszego. O, no właśnie. Wszystko zbieramy. Nożyczki. Ważna rzecz. Materiały wybuchowe. Nie wiem, czy tu jest sens w ogóle jeszcze coś zbierać. Coś w ogóle czegoś szukać. Tak zbierać zawsze jest sens. Szens. Napiłbym się. Tu już chyba nie przejdziemy, nie? Nawet nie ma żadnego dialogu, powinien być. To brama powinna być otwarta. Skakuj na koniec. Zrób mi miejsce. Było napisane. Dobra. No dobrze, wio. No dobrze, wio. Już. To tu? Musimy znaleźć chyba jakieś takie prawidłowe bardziej wejście. Tutaj. Trzeba przeskoczyć. Takie sekwencje, do których pewnie nie da się już wrócić. Ja chcę mi się sprawdzić. Tak, już chyba wszystko wyzbierane. Śmietnik na kołach. No to już chyba będzie wiadomo, o co chodzi. Pamiętam ją tak, więc tutaj już nawet nie będę mówił, że nie. Ale tą sekwencję pamiętam z tym śmietnikiem. Tak więc najzwyczajniej w świecie trzeba go sobie wziąć. Pożyczyć. I jedziemy. Ty z tym koniem tam uważaj, gdzie ona jest tutaj. Dawaj. I szu. A otóż to. Dobra, nie do końca o to mi chodziło, ale okej. Okej. Co my tu mamy? Wywalony śmietniczek, tutaj szu. Dobra, śmietnik dalej jest nam potrzebny. A gdzie Kalus? Tutaj. Koniku. Musisz sobie teraz jakoś sam poradzić. Powinien znaleźć sam drogę do domu, nie? I ciach. Coś jest po prawej? Nie. A tu? Tu trzeba chyba wejść. Ciach. No i? Aha, tu. Panele fotowoltaiczne postawili, ale też w takim miejscu? Dziwne. No coś tu się świeci. Prądzik jest. Pa, koniku. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mała, podaj mi rękę. No chodź. Dzięki. No tu trzeba być trochę. No właśnie, chciałem to właśnie samo powiedzieć. Trzeba się rozejrzeć. Laboratoria. Halo? Nie drzyj się. Nie drzyj się, bo nie wiadomo, gdzie oni są. I w ogóle, kto tu jest, nie wiadomo. O, stół. A może jeszcze znajdę jeszcze trochę tych śrubek, to ewentualnie się wrócę. Mało, te 130 śrubek to co? Lunetę sobie dorobię, czy co? Lipa trochę, nie? Więcej tych śrubek, tam wcześniej było po 200, raz chyba 300, pod 300 chyba było. Szmata się przyda. No ale przecież nacisnęła migrek, dobra. O! Tapsy. No mówiłem, że tutaj będzie co nieco małe. Tu nie ma nic. O! Main Atrium 251. Ja chcę do Main Atrium. O! A jak go mogę wziąć? Gdzie świeci? Pewnie szybę, wbijając szybę. No ale szkoda marnować jednego amuna.
Na kawałek batonika. Dobra, zobaczymy, co tutaj jest. Aha. Hop, hop! Świetliki! Mam tu lekarstwo na zarazę. Jacyś chętni? Nie róbmy hałasu, póki się nie dowiemy, co jest grane. Zaraz, zaraz, no momento. Chyba trzeba będzie się wrócić chyba do tego stołu, nie? Chyba tu nic nie ma. Zaraz się włączy sekwencja i zaraz się okaże, że w ogóle ze stołu nie skorzystałem. O. No to bym poszedł. Takie rzeczy? Nie omijają? Hello. Pralnia? Nie, to pralnia. Co te ręce się wkłada tutaj? Tutaj się takie różne eksperymenta robi, to pralnia. Laboratorium. O. E? Zwiększony promień bomby zapalającej. Prawidłowe korzystanie z materiałów zapalających zawiera większą siłę rażenia. O. A tu? Aż 50. Śrubek, no właśnie. Mówiłem. Dużo tabletek, bardzo dużo. O. No i teraz właśnie o to chodzi. Które to będą, czwarte? Chyba czwarte, nie? Poziom czwarty, tak. No i teraz jest z czego łuskać. Ja się chciałem wrócić tylko i wyłącznie, żeby coś naprawić. Zaraz, już się pogubiłem. Gdzie to było? Tu? Nie. Ja nie wierzę, nie? O! A tu może coś być. Taką samą szafkę na początku otwierałem. O, 10 śrubek. Mhm. Tu jeszcze. Jeszcze nie do końca to przeszukałem tak naprawdę, ale lecę po łebkach. Okej. Okay. Zaraz, jeszcze raz od początku. To był 202. O nie. O tu? Da. Składzik. To jest dobre miejsce. No i pompka. A ten co ma? Zasięg, szybkość przeładowania i moc. Uha. A ile zasięg potrzebuje? Szybkość przeładowania plus 100% przeładowania i zwiększa zasięg broni. 40 wymaga. Pojemność magazynka. I szybkość przeładowania. Nie. Szybkość przeładowania. Nie narzekam na szybkość przeładowania tutaj. Dwa razy. Pojemność magazynka. Chcę mieć jedną na maksa i szybkostrzelność. O, dokonaj pełnego ulepszenia jednej broni. Czyli to jest na maksika. Lepiej nie będzie. Dobra, z 18 śrubkami to już tutaj nic nie zrobimy, nie? No i proszę bardzo. Zróbmy sobie tak. 4, 3, 7. Nie, to są inne naboje. No i tyle o ile.
Dobra. No i idziemy dalej. Dobra. Idziemy dalej. Po śladach tego. Szu, tutaj jest winda. Da się ją otworzyć? Nie. Nie. Nie chciałbym znowu wpaść do piwnicy, tak jak wtedy w hotelu. Co tam masz? O. Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Może ktoś został. Nie oddalaj się. No to idzie pierwsza. Miała się nie oddalać, tak? Nie tak. Tak ma być. Mam nadzieję, że to nie będą te śmierdzące pierdziele, których nie da się wyniuchać. W górę się nie przejdzie. Dobra, tu już nic nie ma. Co to było? Nic. Okej. Coś tutaj ewidentnie śmierdzi. Nie ma ciał. To dobrze, prawda? Jeśli dowiemy się, gdzie sobie poszli. Cholera. To pewnie mlaskacze, tak? Okej. Czekaj, pociągnęli za to. Co jest 305? A tutaj? Nic. Nie ma nic. Nic a nic. Kółka się robi, tak? Okej, idziemy prosto. No i co? Już jakby pociągnął za ten kabel, nie? Za ten przewód. Y, co to jest? Robi na nich eksperymenty. Zdjęcia rentgenowskie narośli grzybiczej na mózgu pacjenta. Tu próbowali. Biology Lab. Małpy! Dobrze, że to nie mlaskacze. Klikacze. Świetliki to też nie są. No, może tak się wczuli w te badania, że sami zamienili się w małpy. Szukajmy dalej, to coś znajdziemy. Nic tu nie ma. Szukajmy dalej, a coś znajdziemy. Co to jest? Nagranie? No to odtwarzamy. Co to jest? Y. Cztery palety aparatury laboratoryjnej zapakowane, gotowe do transportu. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z wami zrobić. Mówią, że zarażoną partię trzeba uśpić. Wiesz, co ja o tym myślę? Pieprzyć to. To wy złożyłyście największą ofiarę. Jeśli ktoś tu zasługuje na wolność, to właśnie wy. Spokojnie! Kurwa! O nie! Ugryzła mnie. O Boże.
Te małpy są zarażone. Dobrze, że nie mieliśmy kontaktu z tymi małpami. Nie powiedział, dokąd poszli. Wiem, szukajmy dalej. Ten doktor gdzieś tu jest. Takie małpy. Zarażone małpy. Ale one dalej biegają, nie zamieniły się. To raz. Dwa, gdzie jest ten doktor, którego ugryzła? No teraz to. Uważaj. Dobra. I ciach, 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 ciach. I ciach, 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 ciach. Tu jest doktor, którego ugryzła, tak? Rozwalona czacha, czyli se strzelił. Nie łudź się, nie znajdziesz świetlików. Wszyscy odeszli. Serio? No co ty? A ja nie żyję. Albo wkrótce zdechnę. I mam nieco czasu na przemyślenia. Bywały lata, kiedy czułem, że jest... pieprzony projekt to tylko marnowanie. Nie mogę tego dłużej ciągnąć. No dalej. Szukasz reszty? Cały zespół przeniósł się do szpitala Świętej Marii w Salt Lake City. Siedzą tam i wciąż ratują świat. Krzyżyk na drogę. Wiesz, gdzie to jest? Znam te okolice. To daleko? Kawał drogi stąd, nawet na koniach. Co? Świetliki? Na ziemię! Chyba nie. Dobra, to mi niepotrzebne. To. Nieważne. Wiemy, dokąd iść. Spieprzajmy stąd. Czym się włącza lunetę? Okej, okay, okej, okay, czyli nie tylko my szukamy świetliniów. Potrzebujemy tego. Czyli ktoś tutaj na nas teraz będzie polować. Nie wiem teraz, którędy mogą wyskoczyć. Bardziej tędy. Wy chyba sobie jaja robicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, pięć. Pięć plus trzy to jest osiem. Dobra, dwóch. My chcieli załatwić. Są flary jakieś. O właśnie. Nara. Dobra, trzech ich jest, tak? Eli tam dobrze świruje. Mhm. Eli, osłaniaj mnie! Jasne! No, 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 wychyl czerep. Dawaj, 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 dawaj. No wychylaj się, no nie mam czasu. Jest tutaj tych dwóch, nikt nie chce mnie przesadzić od boku. Jak się bawicie? O sobie jaja robisz. Nie mogę dać się zajść od boku. To jest najważniejsze, żeby nie dać się zajść od boku.
było niezbyt ciekawe. Dobra, dobra, dobra. Leczymy, 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 leczymy. Eli znowu mnie uratowała dupsko. Czekajcie, bo powoli zaczynam się tutaj grubić. Tam ich coś jest trochę jeszcze. Nikt za mną, nikt przede mną. Szybki temacik. No i teraz idziemy na dół, nie? Jest, idą. Masz... Trochę się potraci tego, żeby stąd wyjść. Tu gdzieś był, jest. Dobry. Tylko ostatni szczoł. Ostatni szczoł mi został. Ostatni szczoł. Co naciskać? X. Dawaj. Go, Power Rangers. O kurwa. Aż mnie ciarki przeszły. O rany. To co mam robić? Co? Róż. O. Nie można wyciągać takich rzeczy. Musisz pociągnąć. Okej. Dobra, gotowy? Raz, dwa, trzy. Teraz. Dostań się do konia. Okej. O kurdełe. Aha, dobra, mogę celować, tak? Nie mogę nasłuchiwać. Nikogo nie widzę. Chodźmy. Okej. Okay. Idziemy. To Cześć! Jest. Jak no, tam? Idę. Nic mi nie jest. Nic mi nie jest. Dasz radę przejść? Tak. No to przechodź. Okay. Jezu. O, oh, wow. Szybko! Kurwa. Widzę cię. No to, ale co? Dobra, ty zostajesz tu, a ja go zajdę z boku. Eli! Mogę strzelać? Przyjaciół dupa. Byłaś. Załatwimy to w przyjemniejszy sposób. Dobre. I kapoty. Musimy cię stąd zabrać. Przestań spieprzyć, Joel! A teraz chodź! Bierz jego spluwę. Szybciej! Idę. Tylko ja to chcę. Nikogo nie ma. Idziemy. Idziemy. Wiecie, że idziemy. Dobrze ci idzie. Dasz radę.
idę. Tutaj, tymi drzwiami. O rany, chodź, pomogę ci. Nie. Możesz iść? Tak. No to idź do chuja. No idę, idę, idę. Po prostu nie wiem, co mówić. Takie się rzeczy dzieją. No dawaj, dawaj. Chodź. Idę. Jest wyjście. Jeszcze tylko trochę. Uda ci się. Hej. Hej. O nie, 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 nie. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Za tobą. Co? Ej. Szczeloj. Dzieciak ma broń. Kurwa, uważajcie. Hej. O kurwa. O kurwa. Ty mały gnoju. O ła. Ale dostała. Joel! Chodź! Wstawaj! Nie mogłem, nie byłem w stanie jej pomóc. Chodź, złap mnie! Dobra, idziemy. Przysięgam, że jak cię z tego wyciągnę, zaśpiewasz mi koncert. Nie zapomnij. Czekaj. Otworzę drzwi. Nie śmiesz się. Chodź. No idę, 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 idę. Cały regista, no regital. Co jest? Kurwa! Dobra jest. Chodź. Weź. Szczelo dobrze. Konia. Dobra. Dasza, dosiąść? No. Idź. Chyba uciekliśmy. Zima się zbliża. Joel? 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 Wstawaj, wstawaj. Powiedz mi, co robić. No dawaj, musisz wstać. Joel! A mówiłem, że zima się zbliża. Mały, puchaty zwierzoczek był. No ja to akurat pamiętam. No co już, no, trzeba coś jeść, nie? Nie wystarczy nam na długo. Kalus jest, Eli jest. A Joel? Jeleń. Zostań tu. Czyli mamy zapolować na jelenia. Gdzie poszedłeś? Dobrze, w takim wypadku na jelenia sobie zapolujemy w następnym odcinku. Zobaczymy, co z Joelem, jak sobie poradzi Eli, tak więc zapraszam do kolejnego odcinka. Tak więc dzięki, że byliście, widzieliście, oglądaliście i przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć!